W związku z licznymi prośbami, abym poszerzył wątek Izraela poruszony w filmie o Ukrainie, w dzisiejszym filmie przedstawię historię izraelskiego państwa i jego perspektywy. W ciągu 10 lat nie będzie Izraela. Jak już wspomniałem w filmie o Ukrainie, taką opinię wygłosił w 2012 roku Henry Kissinger, wybitny amerykański polityk i dyplomata. Słowa Kissingera wywołały spore poruszenie, bo zapowiadały koniec żydowskiego państwa. Ale czarny scenariusz dla Izraela kilka lat temu naszkicowały również amerykańskie służby wywiadowcze. Opracowany przez nie w 2014 roku raport zatytułowany Przygotowując się na Bliski Wschód bez Izraela również mówił o rychłym końcu żydowskiego państwa. Z możliwości zniszczenia się takiego scenariusza zdają sobie również sprawę izraelskie władze. To właśnie dlatego postanowiły one stworzyć plan. Awaryjny dla Izraelczyków, jeśli ten scenariusz zacznie być faktem. Wspomniany plan awaryjny przewiduje emigrację Żydów z Izraela na południową Ukrainę, gdzie w przeszłości istniało wyznające judaizm imperium Hazarów. Ten fakt jako pierwszy ujawnił w 2018 roku Izraelski Dziennik. The Time of Israel, który pisząc o tym powołał się na informacje pochodzące od jednego z najbliższych doradców premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. Według izraelskiego dziennika doszło nawet do zawarcia tajnego porozumienia izraelsko-ukraińskiego odnośnie możliwości emigracji obywateli Izraela na Ukrainę. Powstaje więc pytanie – Dlaczego Izrael miałby przestać istnieć? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zagłębić się w historii tego państwa. Ta historia formalnie zaczęła się 15 maja 1948 roku, gdy ogłoszono deklarację niepodległości Izraela. Ale tak naprawdę proces budowy izraelskiego państwa. Zaczął się już w końcu XIX wieku, gdy do brytyjskiej Palestyny zaczęli napływać Żydzi, uciekający przed pogromami, do jakich dochodziło wówczas w imperium rosyjskim. Ta imigracja uległa zintensyfikowaniu, gdy swoje skrzydła rozwinął syjonizm, ruch polityczny optujący za stworzeniem żydowskiego państwa w Palestynie. Tą imigrację wyhamowała II wojna światowa i Holokaust. Po zakończeniu II wojny światowej powrócono do idei utworzenia żydowskiego państwa w Palestynie, na czym zależało wówczas Związkowi Sowieckiemu, który liczył na to, że w ten sposób uderzy w interesy Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie. Sowieci postanowili więc zintensyfikować. Imigrację Żydów do Palestyny. Impulsem do niej miały być zainspirowane przez stronę sowiecką pogromy Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeden z nich miał miejsce w Kielcach w lipcu 1946 roku, o czym opowiadałem Państwu w jednym z moich poprzednich filmów. W każdym razie, powojenna imigracja Żydów do Palestyny. Była jednym z tych czynników, które przesądziły o powstaniu Izraela. Izrael od początku swojego istnienia pozostawał w silnym konflikcie ze światem arabskim, który nie tylko nie godził się na powstanie żydowskiego państwa w Palestynie, ale też był przeciwnikiem żydowskiego osadnictwa. To właśnie z tego powodu dochodziło do wojen Izraela z jego arabskimi. Sąsiadami. Pierwsza z nich miała miejsce już w momencie ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Izraela i zaczęła się od wkroczenia na jego terytorium sił koalicji arabskiej, którą tworzyły wówczas Egipt, Irak, Syria, Liban i Transjordania. Ta wojna zakończyła się w 1949 roku zwycięstwem Izraela. Który poszerzył swoje terytorium o zachodnią Galileę, zachodni Negew i część Jerozolimy. Do kolejnej wojny Izraela z Państwami Arabskimi doszło w 1956 roku, gdy Egipt znacjonalizował kanał Suezki. W odpowiedzi na ten akt Francja, Wielka Brytania i Izrael dokonały inwazji na Egipt. Jednak wskutek nacisków ONZ agresorzy po jakimś czasie wycofali się i został zawarty pokój. Do drobnych starć pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi dochodziło również w latach 1964-1967, ale te starcia nie miały charakteru regularnej wojny. Ta Wybuchła ponownie w 1967 roku, gdy kolejna koalicja państw arabskich złożona z Egiptu, Syrii i Jordanii postanowiła uderzyć na Izrael. Ten jednak uprzedził atak, sam uderzając i zadając jej klęskę. Ta wojna, nazwana później wojną sześciodniową, Sprawiła, że półwysep Synaj, wzgórza Golan dostały się we władanie Izraela. Ale to stało się przyczyną kolejnych wojen Izraela z jego arabskimi sąsiadami. Pierwsza z nich, tak zwana wojna na wyczerpanie, miała miejsce w latach 1967–1970. Nowością w tej wojnie było to, że włączyły się do niej Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. Ten pierwszy stanął po stronie państw arabskich, te drugie stanęły po stronie Izraela. Ale państwa arabskie nie zamierzały rezygnować z utraconych ziem i myślały o nowej wojnie z Izraelem. Ta Zaczęła się w 1973 roku, dokładnie w Dzień Żydowskiego Święta Jom Kippur. Siły zbrojne nowej koalicji państw arabskich, w skład której weszły Egipt, Syria, Irak, Jordania, Maroko, Libia, Arabia Saudyjska i Kuwait, dokonały nowego ataku na Izrael. Ten wprawdzie odparł natarcie egipskiej armii, ale nie poradził sobie z natarciem armii syryjskiej, która nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie zatrzymała się. Izrael natychmiast to wykorzystał i przeszedł do kontrofensywy, spychając Syryjczyków na ich własne terytorium. Podobnie jak w poprzedniej wojnie, obie strony korzystały ze wsparcia mocarstw Izrael. Stanów Zjednoczonych, a państwa arabskie Związku Sowieckiego. W końcu pomiędzy stronami nastąpił rozejm i zaczął się długi proces pokojowy, który trwał do 1982 roku, kiedy Izrael zawarł jednostronny pokój z Egiptem, zwracając mu półwysep Synaj. Od tego pokoju zdystansowały się pozostałe kraje, arabskie. W międzyczasie doszło do nowego konfliktu zbrojnego. W 1975 roku wybuchła wojna domowa w Libanie, a Syria, wykorzystując tę sytuację, zaczęła dokonywać ataków zbrojnych na Izrael z terenów południowego Libanu. W efekcie tego w 1978 roku został on zajęty przez armię izraelską. Co cztery lata później doprowadziło do wybuchu kolejnej wojny libańskiej. Ta z kolei trwała aż do 1985 roku. W jej trakcie izraelskie wojska wyparły siły syryjskie z Libanu i ustanowiły strefę buforową, która miała chronić Izrael. Ale nie był to koniec wojen izraelsko-arabskich. W 1987 roku w Izraelu wybuchła pierwsza intifada, czyli powstanie Palestyńczyków kierowane przez ich przywódcę Jasera Arafata, które trwało aż do roku 1991. Dwa lata później w 1993 roku w Oslo zawarte zostało izraelsko-palestyńskie porozumienie które osobiście sygnowali przywódca organizacji wyzwolenia palestyny Yasser Arafat i premier Izraela Itzhak Rabin. To porozumienie stało się fundamentem procesu pokojowego i podstawą prawną autonomii palestyńskiej. Ale na tym nie zakończył się konflikt izraelsko-palestyński. W 2000 roku wybuchła druga intifada czyli drugie powstanie palestyńskie, które zakończyło się dopiero po śmierci Arafata w 2004 roku. W lipcu 2006 roku wybuchła kolejna wojna libańska, w której celem Izraela była likwidacja sił libańskiego Hezbollahu walczącego z Izraelem. W sierpniu 2006 roku doszło do podpisania porozumienia o zawieszeniu broni pomiędzy stronami. Ale nie zakończyło to ostatecznie tego konfliktu. Konflikty izraelsko-palestyńskie wybuchały także w latach 2007, 2008, 2009, 2014 i 2018. Krótko mówiąc, egzystencji Izraela od początku towarzyszyły notoryczne wojny ze światem arabskim. I Wiele wskazuje na to, że dojdzie do kolejnej z nich, ale tym razem może ona wyglądać zupełnie inaczej. Głównie dlatego, że przeciwnik, podobnie jak Izrael, również będzie dysponował bronią atomową. Tym przeciwnikiem będzie oczywiście Iran, który od wielu lat pracuje nad bombą atomową i ma ambicje definitywnego rozwiązania problemu Izraela. To właśnie Iran zamierza stanąć na czele kolejnej koalicji państw arabskich, która ponownie zaatakuje Izrael. Ten oczywiście nie jest bez szans, aby i tym razem wyjść z wojny zwycięsko. Izrael, jak już wspomniałem, posiada broń atomową. Jak szacują eksperci, jego potencjał atomowy to około 100 bomb małej i średniej mocy. Izrael ma także silną, dobrze wyszkoloną i wyposażoną armię. Posiada też dobre warunki geograficzne do obrony. Mały rozmiar państwa i dość zwarte granice sprawiają, że w przypadku ataku państw arabskich może z łatwością przerzucać swoje wojska. W zależności od bieżących potrzeb. Do tego granice Izraela oparte są na naturalnych przeszkodach. Od Jordanii oddziela Izrael rów Jordanu, Morze Martwe i Rzeka Jordan, a od Syrii jezioro Galidejskie i wzgórza Golan. Krótko mówiąc, Izrael jest takim naturalnym bastionem, który jest trudny do zdobycia. Oprócz tego wszystkiego Izrael ma też gwarancje swojego bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, które są wynikiem zawartego jeszcze w latach 70. XX wieku strategicznego sojuszu. Ale Izrael ma też swoje słabości. Postępująca laicyzacja społeczeństwa sprawia, że judaizm nie jest już takim spoiwem izraelskiego państwa. Dlatego Izraelskie władze usiłują zastąpić go dzisiaj nową religią, czyli holokaustem, który ma konstytuować izraelską świadomość państwową. Izraelskie społeczeństwo coraz bardziej nie chce wojny. Systematycznie rośnie liczba tych, którzy mają dość życia w poczuciu permanentnego zagrożenia. A takim właśnie zagrożeniem jest dzisiaj życie w Izraelu. Gdzie zamachy bombowe są na porządku dziennym? Palestyńscy zamachowcy nie atakują już obiektów państwowych, militarnych, ale zwykłych ludzi. Obiektem ich ataku są więc miejskie autobusy, pizzerie i centra handlowe. W ten sposób wysyłają Izraelczykom sygnał: Nie będziecie żyli normalnie, dopóki wasz kraj. Nie zrezygnuje z okupacji palestyńskich terytoriów. Właśnie to sprawia, że poziom zagrożenia staje się nie do zaakceptowania dla Izraelczyków. I dlatego coraz więcej z nich myśli o opuszczeniu Izraela i zamieszkaniu tam, gdzie takiego zagrożenia nie ma. Ale Izrael ma jeszcze jeden problem. Przegrywa demograficzny wyścig z Palestyńczykami. Jest to dla niego równie groźne zjawisko, jak słabnąca kondycja jego obywateli. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze radykalizacja świata arabskiego wobec Izraela. Dzieje się tak z powodu jego eksterminacyjnej polityki wobec Palestyńczyków. Budzi ona sprzeciw nawet na Zachodzie. To wszystko sprawia, że jest coraz więcej głosów mówiących o tym, że już niebawem nastąpi koniec Izraela. I dlatego izraelskie władze podjęły dyskretne działania, aby znaleźć wyjście awaryjne dla Izraelczyków, gdy tak się stanie. Emigracja Żydów na południową Ukrainę. Jest na pewno takim wyjściem awaryjnym i to jak najbardziej realnym, bo izraelski rząd zawarł już z Ukrainą tajne porozumienie w tej sprawie. W moim następnym filmie opowiem Państwu o konferencji w Jałcie, jaka odbyła się w lutym 1945 roku. To była najważniejsza konferencja z udziałem przywódców trzech wielkich mocarstw Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Dowiecie się, jakie były jej postanowienia i jak długo obowiązywały. Ten film zatytułowałem Cienie Jałty. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Państwa liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Just Memorie, czyli Prawo Pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Just Memorie jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie Srebrnym Patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.